Także zapraszam wszystkich. I jeszcze raz powtórzę telefon pani Iwona 609 446 862. To Warszawa i razem z Józefowem okolice Warszawy mogą do państwa dołączyć, tak? No i oczywiście Ani, terenowe biuro Radia Maryja w Aninie. Ani, terenowe biuro Radia Maryja. Dziękujemy pięknie. Pozdrawiam z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, dziś spotkania w Suchym Lesie, w Łodzi, dwa miejsca w Chrystusa Odkupiciela, Kościół Świętej Anny, później w Krakowie, Gdańsku i Świnoujściu. Za chwilę szczegóły tych spotkań. Te UHT jest podgrzewane nawet do 165 stopni Celsjusza. Jest z pociągami lepiej, ze wszystkim lepiej. Dlaczego namawia się nas do picia czegoś, co nie powinno nazywać się mlekiem? Czytam w naszym dzienniku. Z cyklu Środy z historią. Mała Polska w Mandżurii. Harbin, miasto wzniesione przez Polaków na Dalekim Wschodzie. Kto dziś pamięta o tej wspaniałej karcie przedsiębiorczości? Soki i koktajle na lato. Polecamy przepisy na zdrowe napoje z malin. Były to wybrane tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Zapraszamy na siódmy zjazd absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Spotkanie odbędzie się w dniach od 2 do 3 września w kampusie akademickim przy ulicy Starotoruńskiej 3. Rozpoczynamy mszą świętą w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. W programie także spotkanie z władzami uczelni, wykład przygotowany przez specjalnego gościa i rozmowa we własnym gronie. Nasz zjazd zakończymy dziękczynieniem w rodzinie. Szczegóły na www.wskim.edu.pl. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Maryja. Kochana rodzina Radia Maryja. Jak już od kilku lat, tak również w tym roku, w pierwszą sobotę miesiąca września, dziękczynienie w rodzinie, tutaj w Toruniu. Będą zespoły piękne, będzie służba zdrowia, o tym wszystkim będziemy mówić, ale będzie też reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego z przepięknym widowiskiem. Widowisko historyczne Artus Polonie z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Wojsko Polskie, ten zespół jest przynajmniej tak dobry jak Śląsk, a może nawet lepszy. Trudno mi jest powiedzieć, proszę Państwa, jeden i drugi jest przepiękny, ma trochę inny charakter. Zależy dla kogo. Jedni wolą Śląsk, drudzy ten zespół reprezentacyjny Wojska Polskiego. Oczywiście wstęp wolny. Zapraszamy. Zaczniemy chyba już gdzieś około godziny 10. Mówię o tym, żebyście już Państwo planowali. Oczywiście 1 września jesteśmy na pielgrzymce u świętego Józefa w Kaliszu. Modlimy się za rodziny, o rodziny. Dziękujemy Wam wszystkim za współpracę. Dziękujemy za zorganizowanie przepięknej pielgrzymki 25. już na Jasną Górę. To Wy ją organizujecie. Wy wszyscy. Tylu organizatorów. Było przepięknie. Powiem, że obawiałem się, że będzie dużo mniej ludzi, bo tyle różnych spraw religijnych, tych zgromadzeń religijnych i mówię, boję się, czy przyjadę. A Wy jednak przyjechaliście. I to tak licznie. Proszę Państwa, na drugi rok, też druga niedziela lipca, już myślmy teraz. Już myślmy wszyscy teraz. Zgromadźmy się wszyscy u Matki Bożej. Więcej niż kiedykolwiek. Ale teraz pomyślmy już o 1 wrześniu w Kaliszu i o 3 wrześniu dziękczynienie w rodzinie tu w pierwszą sobotę miesiąca. Program szczegółowy podamy jeszcze. Będzie pięknie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Szczęść Boże, ja chciałabym zaoferować biurko do odrabiania lekcji. To już zapisujemy, ale audycja za 10 minut. Aha, dobrze. Tak, ale zapiszemy od razu. Dobrze. Już piszę te biurko. Tak, biurko do odrabiania lekcji. Szerokość, znaczy wymiary 90 na 50. Tak. Góra Kalwaria. Koło Warszawy, koło Piaseczna, może tak w ten sposób. Telefon poproszę. 22. Tak. 727. Tak. 4664. A proszę powiedzieć, jak to odrabiał przy nim lekcje? No moje dzieci. I jak szczęśliwie? Szczęśliwie, bo są już studentami. A, no to widzimy. A mama jak ma na imię? Barbara. To wartościowe biurko. Dziękujemy pięknie. Proszę Państwa, audycja Mogę, Chcę Pomóc już o 9.50, także jeszcze chwileczkę, a w tej chwili trwa spotkanie w rodzinie Radia Maryja. Informujemy się o tym, co dzieje się wśród nas, o naszych pielgrzymkach, które są przygotowywane z myślą o tym, abyście mogli Państwo wziąć w nich udział, a więc na każde takie zaproszenie, jeśli tylko Bóg da, zdrowie dopisuje, to warto skorzystać z takiej okazji. A nawet jak mamy słabsze zdrowie, to podobno wybierać się, bo później nie wiadomo, jakie będzie. Tak. A dla Państwa Andrzej Sierniewski, Panie Ciebie nam trzeba. Mogę, chcę pomóc. Ostatecznym celem nauki jest nieskończona miłość do ludzi. Drodzy Państwo, to słowa samego Ludwika Pastera, wielkiego uczonego. A miarą naszej miłości jest umiejętność dzielenia się dobrem z bliźnimi. Ta audycja właśnie służy temu, abyśmy mogli okazać swoją dobroć bliźnim, dzieląc się swoimi dobrami materialnymi. Przypominam, telefony do studia 56 655 23 55, 56 655 23 56 oraz dwa numery w telefonii komórkowej 536 600 100 i 536 600 200. I pierwsza oferta pochodzi ze studia. Tutaj pani Wacława z Warszawy, prawnikinie, ofiarować wersalkę, kredens czarny o wysokości 2 metry na 2,70, częściowo oszklony, numer telefonu w Warszawie 22 679 17 56, 22 679 17 56. Także w okolicach Warszawy biurko do odrabiania lekcji. To szczęśliwe biurko. Tak, to szczęśliwe biurko, które parę chwil wcześniej ofiarowała pani Barbara. Numer telefonu 22 727 46 64. Prosimy bardzo. No. Prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Włodzimierz z Zagórowa. Powiat Słupca, bo ja już raz podawałem, a nie podałem powiatu, się zgłaszali z gór, ale gdzieś tam daleko. Za gór powiat Słupca, mam do przekazania hotelik 0 plus dla niemowlaka samochodowy i do przenoszenia niemowlaka. Bym poprosił tu gdzieś w pobliżu oczywiście, bo to wysyłać tam, no nie da rady, by się nie opłaciło nawet. Podaję telefon. Proszę bardzo. 536. 600 373. Powtórzę Panie Włodzimierzu ten numer 536 600 373, tak. I jest to Zagórów, powiat Słupca. Tak jest. Dziękujemy pięknie, miłego dnia życzymy, z Panem Bogiem. Prosimy, audycja Mogę, Chcę Pomóc. Halo, halo. Genoveva, mówi też z Wrocławia. Witamy Pani. Mam do oferowania słoiki. Tak. Jakie to są słoiki? No te małe i litrowe. I jakiś kontakt do Pani? Proszę? Kontakt jakiś do Pani? 71. Tak.
78. Tak. 88. Tak. 588. Bardzo dziękujemy. I powtórzymy ten numer telefonu jeszcze raz. 71 78 88 588, Wrocław. Prosimy bardzo, halo. Szczęść Boże, Robert z Poznania. Szczęść Boże, witam Panie Robercie. Słuchamy uprzejmie. Wózek inwalidzki mam do oddania. Wózek inwalidzki. Proszę o numer. 505. 158. Tak. 539. To powtórzmy. Jeśli można, to bym prosił w godzinach popołudniowych o telefon, bo wtedy będzie mi łatwo zadać. Dobrze, a więc powtórzmy jeszcze raz, w Poznaniu wózek inwalidzki pod numerem telefonu 505 158 539, prośba, aby telefonować po południu. Tak. Dziękujemy pięknie, dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie, z Panem Bogiem. Radio Maria, bardzo proszę. Mówi Adam z Zielonej Góry, szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja mam do oddania trochę książek o tematyce religijnej. Tak. Proszę bardzo, i możemy jakiś kontakt podać? A już. 68 kierunkowy. Tak. 455. Tak. 41. Tak. 66. Zapisaliśmy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Telefon 68 455 41 66. Prosimy bardzo, halo. Halo. Audycja Mogę, chcę pomóc. Słuchamy uprzejmie. Konin. Ja mam, jest hulajnoga taka solidna. Zaraz. Hulajnoga solidna. Solidna, taka metalowa, prawda? Dzień na 3-4 latka. Dla takiego chłopczyka czy dziewczynki. Tak. Jakby ktoś reflektował, to proszę bardzo, mój numer telefonu 632 459 882. A Pana imię mogę poznać? Ryszard. Panie Ryszardzie, to jeszcze raz powtórzę numer telefonu 632 459 882. Tak, to jest stacjonarny telefon. Konin, hulajnoga. Tak. Dziękujemy pięknie, z Panem Bogiem. Radio Maria, bardzo proszę. Paweł z Opola się kłania niziutko, szczęść Boże. Witamy, mam nawyk naturalny, aby ktoś reflektował, to pod numer 536 612 644 644. Ojcze, mam taką bardzo pilną prośbę również do ojca. Przepraszam. Można by było panią Bary na antenę kiedyś, bardzo by był szczęśliwy. I dziękuję, szczęść Boże. Spróbujemy zaprosić. Bary, można? Spróbujemy, ja podpowiem. Bardzo tutaj. Bardzo dziękuję, dużo zdrowia i szczęścia. I ten nawyk naturalny pod 536 612 644. Jest coś sporo, bo mam, ja bym to chciał na działce. Dobrze. Dziękujemy za telefon. Szczęść Boże Panu. Prosimy bardzo, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Pomawiam ofertę, mam do oddania drukarkę. Mówię z Kołobrzegu. Mój numer telefonu 94 16 454. 94? Tak, 35, przepraszam, 35. To może jeszcze raz od początku. 94 35. 16 454. Bardzo dobrze.
Udało nam się. Teraz wszystko się zgadza. Tak, ja te dwie cyferki opuściłam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panem Bogiem. Prosimy bardzo, halo. Czym ostrzegać przywódzki ewangelickie wózki do niepełnosprawnych, to ich są handlerze, to ich kupują i na tym wywożą, tam za 2000 sprzedają. Proszę, miłej pani, bardzo dziękujemy za ostrzeżenie. No tutaj ta ulica też nadzieję... jakoś tak dokładziemy ten nacisk na pewną odpowiedzialność i świadomość tego, co kto może zrobić, ale... Ale tak. Tutaj pan... Mamy nadzieję, że pan Robert z Poznania jednak jest człowiekiem... Nie, nie, bo on właśnie oferował bezinteresową pomoc. On tak, nie właśnie, mówię, mamy nadzieję, że jest to właśnie oferta bezinteresowna, tak. Także tak, wierzymy w to. Ale za ostrzeżenie też i... Ale za ostrzeżenie również dziękujemy. Bardzo dziękujemy za wszystkie oferty, to była audycja Nowy Chcę Pomóc. Jest godzina 10:00. Radio Maryja, zapraszamy do wysłuchania serwisu informacyjnego, który przedstawią siostra Grażyna i Piotr. Prokuratura Generalna zajmie się kwestią dotyczącą kredytów frankowych. Jest to reakcja na senacki projekt uchwały w sprawie kredytów w szwajcarskiej walucie. Senatorowie jakiś czas temu zwrócili się do władz o podjęcie działań w celu wyeliminowania tzw. umów frankowych. O sprawie napisał portal W Polityce. Prokurator generalny zdecydował o wszczęciu postępowania przygotowawczego. Śledczy mają zbadać, czy w związku z udzielaniem przez banki kredytów indeksowanych w walucie obcej nie doszło do popełnienia przestępstwa. Senator Grzegorz Bierecki, przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, nie ukrywa zadowolenia z faktu, że choć uchwała w sprawie kredytów frankowych nie została jeszcze podjęta przez Izbę, to organy państwa zdecydowały się zająć sprawą. Zauważa, że wcześniej państwo było bezczynne. Ludzie, którzy powinni być otoczeni opieką organów państwa polskiego, nie korzystali z tej opieki, wprost przeciwnie, wielokrotnie instytucje państwowe pod władzą poprzedniej koalicji występowały przeciwko słusznym żądaniom ludzi, którzy wpadli w pułapkę kredytu, tak zwanego frankowego kredytu. A więc dobrze, że zmienia się nastawienie władz. Dobrze, że państwo zaczyna działać w tej kwestii, która dotyczy przecież ponad 1,5 miliona obywateli Rzeczpospolitej. Pod uchwałą wzywającą KNF, UOKiK i prokuratora generalnego do wyeliminowania umów kredytowych w obcej walucie podpisało się 32 senatorów. Do końca miesiąca, jak powiedział senator Grzegorz Bierecki, do parlamentu ma wpłynąć prezydencki projekt, który ma pomóc osobom, które wzięły kredyty w szwajcarskiej walucie, a które nie są w stanie spłacić zadłużenia. Dziś we wszystkich polskich diecezjach rozpoczynają się dni w diecezjach poprzedzające spotkanie młodych z Ojcem Świętym Franciszkiem w Krakowie. Młodzi ten czas poświęcą modlitwie, a także poznaniu naszej kultury. Każda diecezja zaplanowała dla nich inny program. Do Torunia jako pierwsze przyjechały grupy 175 Palestyńczyków i 10 Zambijczyków. Towarzyszący im ksiądz Marcin Schmidt zwraca uwagę, że wśród pielgrzymów po raz pierwszy jest również młodzież ze Strefy Gazy. Nie tylko jest to młodzież z miejsc związanych z śladami Jezusa Chrystusa, ale po raz pierwszy w 30-letniej historii Światowej Dni Młodzieży w naszej grupie znajduje się 5 osób ze Strefy Gazy. Jest to wielkie wydarzenie, ponieważ niestety do tej pory, mimo wielkich starań, nigdy nie udało się ściągnąć właśnie młodzieży ze Strefy Gazy na Światowe Dni Młodzieży. To też cieszymy się z tego, że oni mogą być z nami i przeżywać to wielkie święto.
święto wiary Młodego Kościoła razem z wszystkimi młodymi świata. Wiemy dobrze, że cholestycy borykają się z problemami, jeżeli chodzi o przejazd przez granicę, o uzyskanie pozwoleń wizowych. 7 osób niestety zostało zatrzymanych na lotnisku w Tel Awiwie i nie mogli dolecieć z nami tutaj do Torunia. Dni w diecezjach potrwają do 25 lipca. Potem młodzi pielgrzymi pojadą na centralne uroczystości Światowych Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka, które odbędą się od 26 do 31 lipca w Krakowie. Donald Trump oficjalnie jest już kandydatem Partii Republikańskiej w tegorocznych wyborach prezydenckich. Tak zdecydowały delegacje podczas konwencji. Z kolei gubernator stanu Indiana Mike Pence uzyskał nominację partii na wiceprezydenta. Donald Trump odrabia straty do Hillary Clinton w sondażach. Według najnowszego sondażu Reuters Ipsos przewaga Clinton nad jej republikańskim rywalem spadła do 7%. Poparcie dla Clinton zadeklarowało 43% zapytanych, a dla Trumpa 36%. Jeszcze w ubiegłym tygodniu przewaga Clinton wynosiła 15%. Zdaniem Reutera jest to częściowo rezultat spadku wyborców niezdecydowanych z 15 do 12%. Clinton ma otrzymać nominację demokratów na konwencji w Filadelfii w przyszłym tygodniu. W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodnim Pomorzu oraz na południu, zwłaszcza w górach, miejscami wzrost zachmurzenia do dużego i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 22 do 26 stopni. Na północnym wschodzie, na wybrzeżu oraz w dolinach górskich chłodniej od 19 do 22 stopni. Wiatr słaby, na wschodzie i na wybrzeżu okresami umiarkowany, północny. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali i będzie spadać. Były to wiadomości na antenie Radia Maryja i w internecie. Pięć i pół minuty po godzinie 10:00. Witam serdecznie wszystkie dzieci. Kochani, zapraszam Was do wysłuchania audycji. Mimo tego wakacyjnego czasu na pewno warto na chwileczkę się zatrzymać. Będzie to spotkanie z Pismem Świętym, jak w każdą środę. Audycja, którą przygotował dla Was ksiądz biskup Antoni Długosz. Dziś nawet nie mogę. Antoni Długosz. Dobry Bóg mówi do nas. Pismo Święte dla dzieci. Czytają biskup Antoni Długosz i Marek Ślosarski. Jeśli jesteś ciekawy, to wsadź nos do kawy, mówi powiedzenie, które kierujemy do osób lubiących wtrącać się w nie swoje sprawy. Czy ciekawość jest czymś złym? Zapytajmy o to Pana Jezusa. Właśnie przechodzi On ze swoimi uczniami przez miasto Jerycho. W mieście tym mieszka Zacheusz, człowiek, który wśród innych mieszkańców nie cieszy się wcale dobrą opinią, ponieważ jest celnikiem i pobiera zbyt duże podatki, oszukując biedaków. Kto to jest ten złodziej właśnie? Zacheusz. Gdy Zacheusz dowiaduje się o tym, że przez miasto przechodzi Pan Jezus, chce Go zobaczyć. Tyle o Nim słyszał ciekawych rzeczy. Wychodzi na drogę, ale niewiele widzi. Jest niskiego wzrostu, a wokół Jezusa ciśnie się wielki tłum. Zacheusz wpada na dobry pomysł. Postanawia wejść na drzewo,
aby móc bez przeszkód zobaczyć sławnego nauczyciela. Pan Jezus spostrzega Zacheusza na drzewie. Podchodzi do niego i mówi: Zacheuszu, zejdź prędko, bo dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zacheusz jest zdziwiony, jednocześnie bardzo szczęśliwy. Nie może uwierzyć, że jest tak blisko Jezusa, że będzie gościł go w swoim domu. Schodzi szybko z drzewa i przyjmuje Jezusa w swoim domu. W trakcie tego spotkania dzieje się coś bardzo ważnego. Zacheusz zrozumiał, że nie może już dłużej żyć tak, jak dawniej. Wyznaje wobec Pana Jezusa, że nieraz krzywdził ludzi. Żałuje za to. Postanawia się zmienić i naprawić wszystkie przykrości i krzywdy. Pan Jezus bardzo się cieszy z nawrócenia Zacheusza. Zapewnia go, że Bóg Ojciec przebacza mu jego złe czyny i od tej chwili uważa go za przyjaciela. Uradowany Zacheusz razem z Jezusem zasiada przy stole. Zacheusz przeżywa głębokie nawrócenie. Pomaga mu w tym jego ciekawość. Ale jest to ciekawość w dobrej sprawie. Ciekawość, która nikogo nie krzywdzi, tylko przyprowadza do Pana Jezusa. Aby się nawrócić, trzeba chcieć się spotkać z Panem Jezusem. On dostrzega starania człowieka, widzi wysiłki Zacheusza. Daje człowiekowi różne okazje do spotkania się z nim. Zastanów się, czy jest w tobie taka zdrowa ciekawość Zacheusza? Czy zależy ci na tym, aby coraz lepiej poznawać Pana Jezusa na modlitwie, na lekcjach religii? Piotrek, dziękuję Ci za to.